Witam na kanale Niutek Korbutek. Zapraszam Was na nową serię filmów edukacyjnych dotyczącą budowy i zasady działania układu korbowo-tłokowego. Do stworzenia tej serii wykorzystałem zaawansowane techniki modelowania 3D, aby wesprzeć Waszą wyobraźnię i uatrakcyjnić animację. Jeżeli Wam się spodoba, łapka w górę, oczywiście subskrybujemy, a w sekcji komentarza pozostawcie pytania dotyczące materiału filmu, które wykorzystam na kartkówkach. Mój kanał właśnie dołączył do społeczności na patronite.pl, gdzie możecie wesprzeć moją działalność, przyczyniając się do rozbudowy kanału. Wsparcie możecie również udzielać poprzez platformę YouTube. A dla najbardziej zdeterminowanych patronów czekają dodatkowe materiały filmowe. Zapinamy więc pas i jedziemy z materiałem. Denko to najbardziej obciążona ciepnie strefa tłoka. Tuż pod nią znajduje się strefa ogniowa. A poniżej strefy ogniowej znajduje się strefa pierścieniowa, zarezerwowana dla pierścieni tłokowych. Otwór piasty tłoka to obszar, gdzie będzie osadzony stworzeń tłokowy, łączący tłok z korbowodem. Płaszcz tłoka natomiast nazywany też jest częścią nośną, odpowiedzialny jest za prowadzenie tłoka w cylindrze. Tak więc tłok składa się z 5 bardzo istotnych obszarów, gdzie każdy spełnia bardzo istotną funkcję. Tłok porusza się w cylindrze w wyniku wybuchu mieszanki paliwa z powietrzem, który generuje ciśnienie wielkości 100 barów i temperaturę około 2000 stopni Celsjusza. Siła, z jaką tłok zostaje pchnięty w dół, odpowiada naciskowi 5 ton. Materiały, z jakich wykonuje się tłoki, to siluminium. Są to lekkie i bardzo wytrzymałe materiały. Przekrój tłoka ukazuje, że jest on połączony za pomocą stalowej rurki nazwanej stworzeniem tłokowym z korbowodem. Korbowód to element, który zamienia ruch prostolinijny tłoka na ruch obrotowy wału. Są to elementy układu korbowo-tłokowego. Kolejny przekrój ukazuje, że pomiędzy stworzeniem a główką korbowodu znajduje się tulejka ze stopów miedzi, która ułatwia współpracę i zapobiega zatarciu tych dwóch ruchomych elementów. Siluminium bardzo dobrze przywodzi ciepło i odprowadza je z rozgrzanego denka na strefę pierścieniową i dalej na pierścienie tłokowe. Tłok przekazuje potężną siłę na stworzeń tłokowy, a stworzeń tłokowy dalej na korbowód. Korbowód napędzi wał korbowy, a wał korbowy przekazuje dalej energię na układ napędowy. Tłok posiada w dolnych rowkach strefy pierścieniowej kanały olejowe, którymi olej silnikowy swobodnie przepływa, gwarantując smarowanie pomiędzy płaszczem tłoka a cylindrem. W strefie pierścieniowej najczęściej znajdują się 3 różne pierścienie. Ich liczba uzależniona jest od wielkości stopnia sprężania. Większy stopień sprężania może wymagać użycia większej liczby pierścieni. Patrząc od góry, wyróżniamy pierścień uszczelniający, inaczej kompresyjny. Środkowy pierścień nazywa się uszczelniająco-zgarniającym, a ten na samym dole to pierścień smarujący, inaczej zgarniający. Pierścienie mają nominalnie większą średnicę niż cylinder, po to by mogły rozwierać się i skutecznie naciskać na gładź cylindra. To one faktycznie w największym stopniu współpracują z cylindrem, zapewniając jego szczelność podczas suwu ssania, jak na filmie, i sprężania oraz podczas suwu pracy. Pierścienie smarujące, inaczej zgarniające, skutecznie rozprowadzają olej po gładzi cylindra, zapewniając smarowanie, a jednocześnie nie przypuszczają oleju silnikowego do cylindra. Oczywiście jest to tylko wtedy możliwe, kiedy pierścienie i ich zamki, czyli przerwania widoczne na filmie, są od siebie odpowiednio oddalone. Gdyby pozostały w ułożeniu jeden pod drugim, silnik straciłby skuteczną kompresję, co przełożyłoby się na brak mocy. Na filmie przedstawiono dwa tłoki z różną konstrukcją denka. Po prawej denko ma charakterystyczny wklęsły kształt, a po lewej tłok posiada denko płaskie. Różnice te wynikają z rodzajów silnika. Ten po prawej posiada w denku komorę spalania i ma zdecydowanie większą strefę ogniową. Jest to charakterystyczne dla tłoków w silnikach o zapłonie samoczynnym, czyli diesli. Ten po lewej jest tłokiem z silnika o zapłonie iskrowym, czyli benzynowego. Na każdym tłoku na denku mogą być wybite istotne informacje, m.in. takie jak średnica tłoka, nazwa producenta, luz montażowy, kierunek montowania. Znajdują się tam również wcięcia, które pozwalają uniknąć kolizji z zaworami, kiedy te rozszerzają się pod wpływem ciepła. Istnieją także denka lekko wypukłe, które stosuje się zarówno w silnikach ZI i ZTS z komorami dzielonymi. Rozwiązanie to zwiększa sztywność tłoka. Oryginalnym kształtem denka tłoka wyróżniają się tłoki z silników o zapłonie iskrowym GDI, czyli bezpośredni wtrysk benzyny w pojazdach takich jak Mitsubishi Karizma.